No cześć mordeczki, witajcie w kolejnym odcinku z Black Scalelands na krótszym kanale. Wykonałem questa u Arnolda odnośnie Harolda, więc ten temat mamy zamknięty. W nagrodę dostałem, proszę was, ja tutaj bardzo dostałem to. Czyli odwrócony rocket launcher. Niestety wydałem trochę hajsu, żeby zupgrade'ować, bo mówię, kurde, rakietnicę to ja zawsze chciałem mieć, to jest super. Super sprawa, tylko że nie doczytałem, że to jest RAP rocket launcher. Czyli odwrócona, co znaczy, że jak celuje tam, to leci w drugą stronę, spluwa. Więc, że tak powiem, o kant tyłka mi taka rakietnica. No, będę się tylko wściekał. Więc zostaniemy przy snajperce, tym bardziej, że ma więcej punktów. Tamto miał 70, to ma 102. Więc cóż, no wracamy na statek, nie? Fajnie, że takie zadanka są, takie, powiedzmy sobie, półpierdołowate zadanka. Ale to mi się, kurczę, nie podoba. Czemu ja... Ja miałem inne działko, ja miałem chyba tego minigana. Ale to muszę wrócić na statek. Dobra, na razie niech zostanie. Co my tu mamy za stateczek? Jak ładnie wygląda. Aż mu muszę zrobić, kurde, fotkę. Bo to taki zajebisty stateczek, fajny. Ja lubię robić zdjęcia, bo to wiecie, później nikt mnie tam nie pozywa, że na miniaturki, tam Raven nie miałeś pozwolenia, albo coś. I tak dalej, i tak dalej. No dobra, to chyba muszę na ten statek wleźć, powiem wam szczerze, bo ja nie wiem, jak się dostać na tą wyspę. I tu chyba przez ten statek będzie trzeba. Tylko to co tam? Wrota są zamknięte, tak? Z tego co widzę. No dobra, mimo wszystko przejdźmy sobie może tędy i zobaczymy. Drzwi są zamknięte. Tutaj jest jakaś dziura. Okej, pieniądze tu leżały, więc poza pieniędzmi to nic więcej nie znajdę. Więc okej, tak czy siak musimy oblecieć tą wyspę. No czasami jest tylko jedno wejście na wyspę, więc nie muszę po prostu polatać. Posprawdzać to. Akurat latanie w tej grze jest przyjemne. Tam widzimy, są skrzynki, jest jakiś minibosik. Mówię minibosik, bo to są po prostu typki, którzy są wzmocnieni. I tutaj mamy, o. Pieniądze zakopane. Dawajcie im pieniądze. I mamy tą snajperkę całą, nie? I snajperką się strzela tak, że muszę stać w miejscu, co jest dosyć upierdliwe. Bo nie wiem, czy ja z tego będę korzystał, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że ja wolę biegać. Ja nie lubię stać w miejscu w tej grze, bo to jest chwila nieuwagi. Weźmy sobie może tego SMG. Upgrade'uję to? Dam radę. Proszę, zmienił się wygląd od razu na lepszy. I ma 102. Jak się z tego łoi? No znacznie lepiej. Chyba zostanę przy tym. Fajnie, że wydałem pieniądze na snajperkę, ale no to nie moje klimaty. Ja muszę się ruszać, ja muszę być w biegu. Dobra, i tutaj mamy, żeby rzucić chyba granata, tak? Tak, i teraz tu z granatem będę mógł wcisnąć. Dobra, mord, ale ładny, zrobię mu fotę. Kto się dostaje do morta? Mord ma broń, mord będzie zabijał. Mord crashing, więc mord jest niedobry, niebezpieczny dziad. Ja zanim pójdę do morta, to jeszcze tutaj oczyścimy teren może po stronie zewnętrznej. Nie ma tu nic, więc tak czy siak muszę wejść do góry. Schodźmy sobie, pójdźmy tutaj. O, tutaj jest jakieś przejście, tutaj jest jakieś przejście. A, to on tu napierdziela z tego moździerza. To jest właśnie taki barachłomen. Ja teraz muszę uważać. Nie, nie tędy. Tu muszę skakać. Czekajcie, czekajcie. Tu muszę przeskoczyć. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę, szybko kop dziurę. Akurat widzicie, snajperka tu by się przydała faktycznie na te dalsze takie platformy, ale szczerze, mam to gdzieś. Dobra, działko tu muszę pierdyknąć, wezmę ich promieniowanie tutaj. Mógłbym z granatą, oj, ale mnie zbałamucili. Oj, chwila nieuwagi, dawno apteczki nie używałem. Ja cię pierdyle. Ten mord, dziad jeden. A, bo zasięg tego jest większy. Dobra, czaję. Myślałem, że zasięg moździerza jest krótszy, a tu jednak bałamuci mnie grubo. Dobra, musimy uważać, więc dawaj apteczkę. Tutaj cały czas mogę używać. Muszę szybko do niego dotrzeć. Tam jeszcze na dole miałem gdzieś. Tutaj jest... Jest tu gdzieś skitrana skrzynka, kurde.
Tu jest kitrana skrzyneczka i to jest jakaś fajna skrzyneczka, modboxa. Dobra, kaczmy. Będę ze spacją napierdzielał. Zużyłem apteczkę, więc weźmiemy sobie jedną apteczkę dodatkowo. Tu musimy przeskoczyć. Szybko zharwestujemy. Szybki przeskok. Dobra, działko swoje zrobi. Otwieramy wrota i tu jakieś platformy zaczęły jeździć. Dobrze. Mamy możliwość zwiększenia punktów życia. Bardzo dobrze. I tutaj jest jakieś coś. Mogę to zużyć. Nie wiem tutaj. Widzę, że ziomeczka mogę zbałamucić. Mamy skrzyneczkę. Gdzie mi tam spadasz? Tu jest jeszcze Redwood, gdzieś widzę. Tam jest Redwood, się schował. Trzeba było nie spać, ziomeczek. Już chyba Redwooda nie będę potrzebował, tak wam powiem. Czerwone drewno. No ale dobra, mamy krótką zagadkę. Tylko po drewno skoczę. I znowu zagadka z ciężarkami. No dobrze, to bierzemy sobie pierwsze. Drugie. Czyli to jest cięższe, to jest lżejsze. Następnie biorę sobie. Tak. To jest cięższe, ale pytanie teraz. To jest cięższe. I to musi być tu. Pięknie. I bierzemy ostatnią niezbadaną sprawę. I teraz patrzymy. To będzie tu. To jest cięższe. Czyli to będzie tu, a to będzie tu. I teraz lecimy od najcięższego do najlżejszego. Już mam wrażenie, że w jednym było na odwrót, ale to tak ciężko powiedzieć. No i dobra, i mamy dolarki. Proste. No i przez to, że zdobyłem 4 kryształki, to teraz tak naprawdę jestem w stanie zrobić sobie upgrade ostatni. Gdzie ja tu mam skoczyć, kurczę? Gdzieś tu powinny być drzwi otwarte. No bo niby platformę otworzyłem, może tutaj gdzieś na dole. Jej! Padłem. Nie tędy? No gdzieś muszę przeleźć, tylko nie widzę tego przejścia. Tu jest zamknięte. Była skrzynka, więc nie tędy droga. Pozamykane. Tutaj jest też wszystko pozamykane. Tutaj jest pozamykane. Gdzie są drzwi jakieś? Dostałem w czerep. Tu są wrota. No to chyba muszę wrócić na statek, tak wam powiem, bo wydaje mi się, że tutaj nic nie ma. Chyba ta brama, co była na dole, może być otwarta. No właśnie. Zapomniałem, że ona tam była. Spadłem. Zamknięta jest. No nieciekawie, powiem wam. Czasami są takie właśnie dziurki, że kurczę, człowiek się zastanawia, jakby nie mogli podać na tacy, którędy ja mam wleść. To najlepiej na mapie zerknąć. Tutaj widzicie, jest przejście. Ciemny obszar, ciemny obszar. I tak by sugerują, że tylko tu jest wejście. Nie wiem. Oblećmy to całe. Zobaczymy. Może właśnie jak oblecę, to znajdę. Reach the moving platforms. Musimy dostać się do ruchomych platform. Tu widzicie, jest wejście już do samego Morta. Tutaj jest Redwood leżał i tam są te ruchome platformy. Okej, z tej strony możemy wleźć. Dobrze. No to tutaj musimy pierdyknąć granatem. Dobra, zrobimy wam taki zabieg, że pozamiatam was tutaj wszystkich. No. Trzeba było nie zadzierać z Ravenem. Ja sobie doładuję tutaj amunicję, medkity. Aj, mnie zranił.
No i dobra, i teraz co? I teraz tutaj będziemy mieli zabawę z platformami. Mamy się dostać do Morta. Szalonego zbrodniarza. Jest to po prostu taka minigierka ze skakaniem. A my jeszcze jakoś tam... nie tędy. Dobra, idziemy po modboxa na szybko. Widzicie, że tak szybko skacze, nie? Tutaj lewo, prawo, lewo, prawo. No nie ma czasu na zastanawianie się. Tutaj mamy możliwość przeładowania. Widzę, że gra mi nawet sugeruje, że mam to zrobić. Tak jakbyś już czekało na mnie jakieś nie wiadomo jakie zło. No ale to będzie pewnie bossik do ubicia, nie? Więc Luma, zbieraj towary. Luma to Yuma, nie? Teraz tak, tu mamy doładowane, to wszystko mamy doładowane. Dawać mi Morta. Niebezpieczny gościu, który tutaj dotarł, to ja. Rzuć broń, poddaj się, nikt nie zginie. Wizitor chce zranić Morta. Mort zawsze chce zranić innych. No dobra. Ken jest dobrym gościem, Kane uratował Morta. Otwory zraniły Morta. Ludzie ranią Morta. Biją, zdradzają i tak dalej. No więc cóż. Kić w oko tam, nie drzwi mordy. Idziemy go tutaj pozamiatać. Robimy tak. Zamiatamy tutaj wszystkich. Ja sobie tutaj zrobię taki... Wow, 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 ale on tu grubo bije. Ja myślę, że jak tutaj te ziomeczki tutaj przychodzą, to ja ich zostawię. Niech sobie wyłażą, kurde, z tego dziadostwa. Na nim się skupię. Tylko i wyłącznie. Ale on jest silny. Skurczybyk. Może jednak z shotguna go tu na krótko wezmę. Tylko ja go nie widzę, gdzie on tutaj leży. Ładuj, gdzie ty jesteś, Mort? Tu jesteś. Nie uciekaj, Mort. Ładuj szybciej tego shotguna. Dobra, nie muszę się leczyć, bo ja mam przecież tą... Ja mam tego perka, co jak zabijam typów, to się leczę. Więc pod tym względem to jest zajebiste. To dostałem, mam zdobyć 17 tysięcy steela, osiągnięcie mi wpadło. Czekajcie, troszkę się zregeneruje. Zabijając tych leszczy. Gdzie jest ten Mort? Ale mi spierdziela. Dobra, jak dostał promieniem, to mi się udało go zbałamucić. Mort starczy. Mort chciał dowieść, że jest silny. Kane dał Mortowi zadanie utrzymania kopalni. Kane widział, że Mort jest silny. No i dobra. No i zawiedliśmy niestety. Zawiódł Kane'a, więc nie utrzymał tego, co miał utrzymać. A cieszę się tam, że zwyciężyłaś. Mort potrzebował pomocy. Dostał zamiast tego broń. Dlatego Kane'a trzeba powstrzymać. No ładne słowa, prawda? Mam nadzieję, że gościu ma rację. Generalnie mamy statek kopalniany. I mamy się dostać dalej, nie? Dobra, dostaliśmy nowy stateczek. Elefant. Nie ma tu już więcej przeciwników, ale dostałem na mordę jeszcze tymi moździerzem. No takie jest życie, nie? Czyli wszystko poukładane, jeszcze na koniec powinienem dostać, wiecie, bambuko. Dobrze, fajnie. Pozbierajmy, co się da pozbierać. Tutaj pozbierajmy to. I teraz tak czy siak muszę wrócić na tą wysepkę i pozbierać fanty, nie? Bo to jest taka podstawa. Czyli tutaj z Klemem mamy pogadać. Jeszcze mi tu naparza z tego działka. Mort już dawno zginął, a tu jest jakiś bug. Dobra, tu sobie opędzlimy to. Mamy jeszcze granity. Mamy amulet box 2. No i będzie co otwierać. To jest akurat frajda, przyznam wam szczerze, z otwierania tych
boksów. Jeszcze mi tu napierdziela. To się zbugowało, tu już nie ma nikogo, kto by tym napierdzielał, tym mort napierdzielał w ten sposób. Weźmy sobie amunicję i sprawdźmy mapę. No tak, tu już widzicie, jest oczyszczone, oczyszczone. No cóż, mam do oczyszczenia jeszcze te dwie wyspy, tak? Icy Hollow, które było zamknięte, więc mogę się co najwyżej dostać tutaj. I tu z tego co widziałem jest przejście. Mógłbym kombinować do tych wysp wcześniejszych. Tam gdzie właśnie modboxy były pozamykane, ale nie pamiętam które jest które, bo tam jeszcze takie ptaszyska były. Tego typu rzeczy. Carpertem z Walii mógłbym 300 na 300. No w sumie mógłbym tu podejść i to oczyścić, kurde. Whale Hunter z Walii też mógłbym oczyścić. Tu jest Kane Ford. To już jestem w miarę silny, żeby tam do niego odlecieć. No i Swarm Legion, ale to potrzebuje 1100 wytrzymałości, 920. To już nie wiem, to już jest taki endgame. Więc tak naprawdę zostaje nam południowa strefa, nie? Na północy nic nie ma, poza tym jednym ukrytym, widzicie tam, fragmentem. Tam coś jest. Tam coś jest i tam wydaje mi się, że jak tu bym dobrze przydryfował, może wzdłuż na przykład tego, to gdzieś tu będzie możliwość wydostania się i to jest chyba jakiś rodzaj, i tutaj też coś jest, to będzie jakiś rodzaj easter egga. Widzicie, tam coś jest, o, tam ma malutkie takie ten, więc sprawdzimy to, na pewno to sprawdzimy. Dobra, ja tymczasem pójdę sobie do tego Dead Rift. Tu widzę, że jest to przejście. Ja tu byłem. A nie, tutaj byłem. To powinienem skakać chyba po platformach, kurde. Też nie wiem, jak się tam dostać. Ciężki temat. A zrobię sobie to poza odcinkiem. Zrobię sobie to poza odcinkiem. Wróćmy sobie może do Fathershipa. Już takim szybkim skoczkiem. Wrócimy sobie do Fathershipa. I zrobimy unboxing. Czyli tak, przerzucamy towary. Mamy ten Harold mechanizm. Mogę to wziąć i co z tym mogę zrobić? Nie wiem, co z tym mogę zrobić. Nic z tym nie mogę zrobić. Mamy modboxy, marble, granity, ory, kryształy, flagi i tak dalej, i tak dalej. Flagę oczywiście ja sobie tutaj gdzieś stawiam. Raz na jakiś czas tam mi tutaj zalega w sposób brzydki. Niech sobie tu fajnie wiszą te flagi. Weźmiemy ze sobą modboxa jakiegoś. Tu mamy amulet boxa, możemy otworzyć. Modbox dwójka. Nie wiem, dlaczego niektóre modboxy są inaczej jakby tutaj powydzielane, w sensie nie stakują się. Mamy do rifla rzeczy. Do SMG. Zaraz sprawdzimy sobie, co mi tu ciekawego wydropiło. Do AR-ki. Musimy podnieść barela. I nie, to wziąłem. Dobra, modbox. AR-ka. I jest. No i dobra. I teraz możemy wejść w wyposażenie i tutaj zmodyfikować. Co nam doszło? Doszły nam dwie bieda rzeczy. Tutaj doszły nam też dwie bieda rzeczy. Tutaj coś ciekawego. Czas przeładowania, ale to nie leży nam. Tutaj mamy Raid of Fire. O, dużo lepsze. Szansa na krytyka spada, ale to mi nie zależy. Tutaj mam lepszą spluwkę. Szansa na krytyka wzrasta. I fire range. I zasięg. To się przyda. Damage plus 2 i fire range. To będzie jeszcze lepsze. No i fajnie wygląda też. Czemu mi tu jeszcze świeci? Czasami mi to wkurza, że to tak świeci. Bo tu magazynki muszę jeszcze zrobić tak, żeby się zaznaczyło, że nie ma. No i teraz coś powinienem zmienić. Zwiększa mi ilość medkitów. A to przyspiesza cooldown, czyli ten czas odliczenia dla technologii. Myślę, że nie skorzystam. Sorry, memory, nie skorzystam. Idziemy jeszcze do ziomeczka. Dobra, znowu źle nacisnąłem. Nie wiem, czemu on tu ze mną dyskutuje w ogóle. Mamy 17, więc teraz chciałbym sobie szok sztorma zwiększyć. Mamy zupgrade'owaną technologię i teraz już bijemy tutaj na maksymalny poziom. Przydałby się jeszcze gościu, który tutaj sprzedawałby te pieniądze, co ja tam mam, nie? Bo tu mamy handlarzy, ale oni jakby za pieniądze zwykłe nie handlują.
Możemy jeszcze na koniec odcinka coś upgrade'ować, bo wydaje mi się, że wszystko mam. Solid wooda nie mamy, marbla nie mamy. Solid wood też wszystko mam upgrade'owane. Ej, no widzicie, cholernicy. Powiem wam szczerze, że to co było w becie było dla mnie lepsze. Jak się cofniecie materiałami do jeszcze kiedy grałem w alfę, to znacznie lepszym rozwiązaniem było to, że ja musiałem przynosić te ory i z węglem je przetwarzać na sztabki. I z tych sztabek potem robiłem co tam chciałem, nie? Typu tam złoto, srebro, ale to się działo. I były takie tam farmy chyba wiatrowe, coś to tam było, pamiętam. A tutaj strasznie uprościli to. Jakby ten crafting i ta możliwość budowania budynków tak jak ja chcę, bardziej mi pasowała. A tutaj tak poszli, nie wiem... Tak skopcili, powiem wam szczerze. Muszę pokupić troszkę amunicji, bo już nie wiem ile tego mama. A widziałem, że wydaje na potęgę. Nie zawsze na stacjach benzynowych też jest handlarz, więc wolałbym mieć. I teraz tak, to możemy podkładać, to możemy podkładać. Tu już mamy zapas, spoko. I zostało nam jeszcze zobaczyć stateczek, tak? Bo ile wyposażenia nie mogę zupgrade'ować, bo już mamy maksymalny poziom. No to o tyle stateczek mogę zupgrade'ować. Gorzej z pieniędzmi. Zmieńmy wygląd statku. O, ten wygląda też fajnie. 27 bosi. Troszkę większa wytrzymałość, prędkość niższa. Robię mu fotkę, ale średnio mi się podoba. Ciężko się nim steruje, akceleracja spada. Nie, ja myślę, że zostanę sobie jednak przy tym. Bo prędkość dla mnie to ma znaczenie. Teraz tu zmienimy z powrotem na minigana, którego chcę upgrade'ować, bo jednak z minigana mi się lepiej strzelało. Taką samą siłę ma. Oba są zielone. Tutaj z tego mi się najlepiej strzelało i tak przy tym zostałem, czyli te tsunami. No i zostało nam 1500, 1900, więc co się tam da, to zupgrade'ujmy, nie? I całe pieniądze poszły. 5 złota mi zostało, 5 złotych. A, jeszcze, pieniądze, kurde, wszystkie wydałem, a ja potrzebuję mieć teraz na benzynę. Nie mówcie, że się skopałem. Gdzie tu się tankuje? Tu się tankuje. Bo teraz za 5 zł to ja chyba nie zatankuję nawet. Nie mamy pieniędzy na zatankowanie, więc muszę oszczędzać paliwo teraz. No bywa i tak. W życiu bywa różnie. Oddawaj mi to. Wstawił mi karnister. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dajcie mi łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, co tam lubicie, co napędzi mi kanał i przede wszystkim udostępniajcie mój kanał. Krótszy kanał, Patryk Raven. Dobra, cześć.